Izraelska armia przeprowadziła kolejne ataki na południowe przedmieścia Bejrutu, wymierzone w Hezbollah. Od początku tygodnia izraelskie lotnictwo prowadzi zmasowane ataki na Liban. To nagranie z wczorajszego nalotu na główną kwaterę Hezbollahu. Kwaterę, która w dużej mierze została zniszczona, jednak cel, którym był przywódca szyickiej organizacji terrorystycznej Hassan Nasrallah, nie. Powołując się na źródła bliskie Hezbollahowi, Nasrallah nie ucierpiał w ataku. Ostatnie godziny w Bejrucie również nie były spokojne. To już siódmy raz, kiedy w ciągu ostatniego roku południowe przedmieścia Bejrutu stały się celem izraelskich nalotów. Z moich obserwacji wynika, że jest to największy incydent. W momencie eksplozji wywołał efekt chmury grzybowej. W poprzednich sześciu atakach Hezbollah zgłosił utratę dwóch przywódców, kilku dowódców i wielu ważnych członków. Zanim doszło do nocnych ataków, wojsko ostrzegało cywilów o konieczności ewakuacji z trzech regionów Bejrutu, na terenie których, jak wskazano, znajdują się pochodzące z Iranu przeciwokrętowe pociski rakietowe. Stanowią one poważne zagrożenie dla handlu morskiego i strategicznych instalacji w Izraelu, a ich eksplozja może naruszyć konstrukcję budynków, pod którymi broń jest ukryta, i doprowadzić do ich zawalenia się. Działania Izraela ostro skrytykował podczas wczorajszej Rady Bezpieczeństwa ONZ minister spraw zagranicznych Jordanii, obawiając się rozpętania wojny na pełną skalę. Z dnia na dzień rośnie niebezpieczeństwo popadnięcia regionu w prawdziwą wojnę regionalną. Powstrzymajcie to niebezpieczeństwo, zanim będzie za późno. Chrońcie region i świat przed konsekwencjami agresji Izraela, która nie zatrzyma się na granicach Bliskiego Wschodu. Z kolei minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej zwrócił uwagę, że naloty zwiększyły ryzyko wymknięcia się sytuacji spod kontroli, a długoterminowy pokój zostanie osiągnięty jedynie dzięki rozwiązaniu dwupaństwowemu. Potwierdzamy nasze zaangażowanie w utworzenie państwa palestyńskiego wzdłuż granic z 1967 roku ze wschodnią Jerozolimą jako stolicą, aby zapewnić Palestyńczykom przyrodzone prawo do samostanowienia. Iran zapowiedział ukaranie sprawców izraelskich ataków na Bejrut.